stopniu oglądania. Spokojny Scolari na ławce i Leo Benhater przy bocznej linii, zachęcający Polaków do zdecydowanych, szybszych ataków, do spróbowania zagrożenia Ricardo. Żurawski, będzie okazja do wyśrodkowania. Żurawski, nie chce wrzucenia na pole karne, jest szansa. Scolari skręty, Lewandowski, Oliwie brakowało, jeszcze gol! Gol! Ogień jest! 1-0! Ogień Smolarek, jak 20 lat temu jego ojciec. Akcja polskiej drużyny, marzenie Grzegorz, pocieszmy się, a ty po analizie. Spokój przede wszystkim w rozegraniu. Zaczęło się od Kuby Błaszczykowskiego, który wywalczył aut. I ta wspaniała piłka od Matka Żurawskiego. To wszystko było perfekt. I co najważniejsze, pierwsza sytuacja, która została stworzona przez polski zespół, jest zamieniona na gola. To na pewno daje pewności, oby nie na tyle, żeby rzucić się do przodu i nie stracić przypadkowej bramki. Ale tyle sytuacji było z Kazachstanem, żeby dziś strzelić już w pierwszej podbramkowej. Brawo, brawo, Ebi Smolarek, który odzyskał formę, miał taki kryzys, poszedł za piłką, co jest bardzo ważne, ten instynkt napastnika i tutaj znakomite przyłożenie. Szósty gol. Smolarek, graj do mnie, troszkę za późno, nie w tempo zagrał, ruszył Smolarek na przebój między dwójką obrońców, licząc, że się pomylą. Proszę zwrócić uwagę, teraz można było, że środkowi obrońcy wyszli daleko, a boczni obrońcy zeszli i grali stoperem. Rasiak, Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek! Mówił o tym Włodzimierz Smolarek w wywiadzie w Super Expressie. Kiedyś na niego krzyczałem, a dzisiaj myślę, że jest dumny jak cała Polska. Zawahał się Ewi w pewnym momencie, czy nie jest na spalonym. I tutaj ale krzyknąłem, że nie ma, spojrzałem na bocznego arbitra. Bez zastanawiania. Proszę, złe wybicie jeszcze. Mieliśmy troszkę szczęścia. I Miguel, który w głębi źle ustawiony. Świetnie Ewi, spojrzał na sędziego i huknął jak z armaty. Na szczęście także Ricardo nie miał szans. Proszę, dwie sytuacje. Proszę Państwa, kto by się spodziewał, że po 20 minutach gry na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a mówiłem, przecież na tym polega piękno futbolu, że jest nieprzewidywalny. 18 minuta spotkania. Naprawdę można było sobie wymarzyć tylko taki początek, aby udało nam się grać.